Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, ulicę Skierniewicką, świat niemiecki. Rosjanie są zaskoczeni. Ale podają ogień. Prosiłbym Państwa od strony ulicy Skierniewickiej troszeczkę się cofnąć, bo tutaj ludzie nie widzą. Proszę Państwa, troszeczkę się cofnąć. Mała przerwa techniczna. Jedziemy dalej. Ranny żołnierz został odtransportowany na punkt sanitarny. Przed chwilą mieliśmy krótką potyczkę z patrolem niemieckim. Przypomnę, że odtwarzamy epizod z 18 grudnia, kiedy niemieckie wojska wkraczają i walczą i wypierają Rosjan z Bolimowa. Mam nadzieję, że Państwo nam wybaczą to, że jest inna w tej chwili pora roku. Patrol niemiecki został odparty. Na razie Rosjanie przegrupowują się. Żołnierz opatrywany jest na stanowisku polowym. Proszę Państwa, od strony ulicy Sokołowskiej zbliża się grupa Niemców. Będzie poprowadzony atak. Historycznie od tej ulicy jednostki 128 Pułku Piechoty oraz 41 Pułku Piechoty Niemieckiej prowadziły walki i wypierały stopniowo Rosjan aż za rzekę. Na razie obserwujemy, jak patrol niemiecki podkrada się pod pozycje rosyjskie.
się to boi. Tak. Okazało się, że chcą zabezpieczyć małe dziecko przed zbliżającymi się walkami. Może jest ranne. Odtransportowują go na punkt. Na wieży kościelnej jest rosyjski strzelec wybuchowy, który prowadzi młodzieńczość do oddalonych celów. Była przydana broń maszynowa, strzelecka. Żołnierze polskie są w pomocy pełnej. Przegrupowanie wojsk. A nie ma Mariusza? Zobaczymy, że nie dadzą rady. Proszę Państwa, w czasie I wojny światowej okazało się, że zwykły karabin powtarzalny jest jednostrzałowy słabą bronią. Karabin maszynowy był bronią niesamowitą, potrafił odrzucać tysiące żołnierzy. W tej chwili właśnie armia niemiecka przegrupowała się, nie była w stanie podejść pod pozycje rosyjskie, które odpowiedziały silnym ogniem broni maszynowej. Muszą użyć, Niemcy z Austriakami muszą użyć artylerii. Artyleria być może przekona Rosjan do troszeczkę słabszego oporu. Zaraz zobaczymy. Na wieży kościelnej... No proszę, zaczynają. Na wieży kościelnej znajduje się snajper rosyjski, który strzela. On będzie... Będą musieli Austriacy go wyeliminować. Snajper austriacki, zaraz Państwo zobaczycie, on dokona tego dzieła. Austriacy używają minenwerferów, były to moździerze okopowe, używane powszechnie w czasie I wojny światowej. Przez oddziały niemieckie i austriackie. Chciałbym też przypomnieć, że z pozycji Polimowa pozycje rosyjskie w Joachimowie Mogiłach ostrzeliwane były przez bardzo ciężki austriacki moździerz 305 mm. To było potężne działo, które tutaj miało spustoszenie na pozycjach rosyjskich. Takie działo znajduje się we Włoszech, w Muzeum Poveretti. Niestety nie jesteśmy w stanie go tutaj Państwu zaprezentować. Boicie się ropać trochę? To jest cykl, zobacz, tam wyglądają. No widzimy, że chyba Rosjanie jednak nie ponieśli jakichś ciężkich strat. Chyba odpowiedzą. Tak jest, następuje atak. Rosyjski kontratak.